Odwiedzimy dzisiaj miejscowość Ciełuszki na Podlasiu. Tutaj hodowlę koni zimnokrwistych w typie sokulskim prowadzi Jerzy Kondratiuk. Pan Jerzy zaprezentuje nam swojego ogiera o imieniu Rdest. Kasztan urodził się w 2012 roku i jest synem słynnego Ikara, a jego matką była Runia. Ikar to był ogier, który wybitnie wpisał się w rozwój hodowli koni sokulskich. Zostawił po sobie bardzo dużo dobrego potomstwa. Ogier pokaże nam się teraz w ruchu. Warto wspomnieć, że ogier za pierwszym razem dostał 83 punkty bonitacyjne, a przy weryfikacji otrzymał 85 punktów bonitacyjnych, co w świecie koni oznacza wzorowy wynik. Rdes i jedna klacz ardeńska to dwa jedyne konie, które nie były wyhodowane tutaj. Reszta, a jest ich ponad 30, są hodowli pana Jerzego. Materiał hodowlany jest wysokiej klasy, co potwierdzają wystawy, gdzie konie wygrywają nagrody, a punkty bonitacyjne wszystkie grubasy mają powyżej 80 punktów. Rdes ma 78% krwi sokulskiej. Koniec brykania, wracamy do stajni, a za chwilę zobaczymy stado klaczy. Hodowlą koni zimnokrwistych pan Jerzy zajmuje się od ponad 40 lat. Łączna powierzchnia gospodarstwa to ponad 60 hektarów, ale jak mówi gospodarz, jest to gleba słabej klasy. Wszędzie, gdzie nie spojrzeć, są konie, albo rzeczy związane z nimi. Ale są tu też inne zwierzęta. Koty, kaczki, kury, gęsi. Prawdziwe gospodarstwo. Prawa, drzwi się pilnuje. Miarą hodowli nie jest ilość koni, ale nagrody, jakie wygrywają one. A tutaj jest się czym pochwalić. Hodowca często bierze udział w różnego rodzaju wystawach. W tym roku klacz Arsenia w Szepietowie zajęła trzecie miejsce i jest czempionką. Ogier Arsenek Pordes wygrał w Szepietowie wśród rocznych ogierków. Przenosimy się na łąkę, gdzie jest pierwsze stado klaczy. Co widać? To która amazonka, pozna? Nie, to ja nie wiem, ale jakaś tej starsza ktoś. Tam w środku co stoi. Tak? Tak, a ta Atena o ta, to tu. A teraz pan Jerzy wraz z żoną Wiesławą opowiedzą i przedstawią swoje konie. O to idzie, o to w lewe, o to amazonka. Najstarsza? Tak, zobacz jaka ona, góro elegancka. Amazonka. Starsza kobyła, patrz, nagrywa, zaraz ja podejdę do niej, masz kizio. Patrz, chodź tu. Amazonka. A to rośnie są. Daj buźki daj. Daj buzi. Nie oszukuję gospodarz, więcej nie będę. Nie będę więcej oszukiwał. To jest 22-letnie. W tamtym roku jeszcze źrebaka miała ogierkę. Przydałem dla kolegi. To jej córka jest. Która? Nie. A, trzyletnia. Zawisza, tak. To ona identyko podobna do. Do matki, do Amazonki. One, jak jedna linia, to jedna linia, nie? Tak. Że podobne są. Widać identyko. Tak. Kapla wody. A to jest wnuczka, też Amazonki. Tylko od innej klaczy. Ta jest też Arabeka. Taka ciemniejsza, tak? Arabeka. Ta jest Arabeka od Ateny. Nie od Ateny, przepraszam, od Arki. Arki tej klaczy nie mam. A to jest roczna od amfory, ta amfora tam chodzi, a ta roczna, bo ta roczna jest, to była czempionką w tym. Szepietowie. W Sokulskich w Szepietowie. Jak ona się nazywa? Ta, jak ta się nazywa wieśka? Która? O ta. Czempionka. Arsenia, nie Arsen. Ta amfina od amfory. Tak. Ta amfina jest od amfory, a ta od Arsy. Jak ona się nazywa? A ciotki jego wie, już nie pamiętam.
wysyło, widzisz, gies siedzi na niej i ona już czocha się. Ale zobaczcie, jaka linia, góra jaka u niej. 22-letni, nie łęgowata nic. Tak. Na nogach czyściutka. Nie wygląda na swoje lata. Nie wygląda, gdzie, a to jest córka jej, Alisa. No i oczywiście klacz Amazonka ma 22 lata, ale była czempionką w Nasłużewcu, w Poznaniu, w Kętrzynie, w Szepietowie. Wszędzie, gdzie była wystawiana. O, ta jest to dobra klacz. To jest 3-letnie. Prrr. Ta jak ogier. To ogier mało który taki jest. Duży. Ona w lutym będzie się źrebić. Widzicie, jak jest spokojny? Pyszczochy. A co, nie? Tak. Zobacz, jaka ta błaka nieraz zrobiła. Ona była też taka z początku nieufna, no, nie tego. Ale co, tych koni nikt nie bije. Ta kupna jest, czy wasza wyhodowana? Wszystko nasze, wszystko, nie ma kupnych u mnie. Wszystko hodowca i właściciel. O, widzicie? To identyczne, kapla wody jak matula. Kapla wody. Zgryły koni, o, zgryz elegancki. Stój, stój, Awisa. O, równiutki zgryzik. Aha. To ważne jest. Jak się kupuje konia, to jądra patrzy się, żeby dwa było. Żeby dwa jądra było, łogiera i zgryz dobry. A ramę, można doprawić ramę. Bo czasami chudszy koń tego. To doprawi się owsem. Warto tutaj wspomnieć o klacze Atenie. Jest to córka Amazonki z 2003 roku. Zdobyła 81 punktów. Ma 13 źrebaków, w tym 3 ogiery. Konie są tu naprawdę bardzo spokojne. Nawet dron nie wzbudził w nich strachu, lecz zaciekawienie. Na masę mięśniową, na redukcję tkanki. A żeby mnie poprawić trochę, tu można byłoby. Już nie trzeba, bo ty. No nie trzeba. Na... Bierz 500 zł. No to nie ma sprawy, no. 500 zł. Ja 1000 dam, żeby miał taką klatę tego. I po co ci ta klata? O, baby by lepiej. O, baby by lepiej. A jak? Awisa, idzie reszta. A tam Arabeka idzie. Trzecia. Arabeka, tam Atena, Amazonka, Alfa i... Nie, Alfa. No jak tam? Chodźcie tu, konie, no co wy budzicie się? Amazonka. I wszystko jednej maści prawie, co nie? Arsenii. W tumanach kurzu żegnamy się z tym stadem i idziemy w następne miejsce, gdzie są kolejne klacze. W tym zagajniku ponoć na jesień jest bardzo dużo grzybów, mówi pani Wiesława. Pan Jerzy przybył na jedno śladzie. Teren tutaj jest dużo większy i obszerniejszy niż na poprzedniej łące. Widok jest niesamowity. Ogromna przestrzeń dookoła lasy i łąki. Pani Wiesława chce im pokazać te konie, a w szczególności swoją ulubienicę Źróbkę Adminkę. W tym stadzie nie są tylko konie sokulskie, ale również klacz ardeńska. To ta duża klacz dereszowata. Jest to jedyna klacz w gospodarstwie niewyhodowana przez pana Jerzego. To ta ulubienica? To jej matka? To jej matka. Adminko. Liczna. Czemu ludzka ty? Buziaczka dajesz pani? Ona mi nóżkę dawała, teraz nie wiem. Dasz mi nóżkę? Daj mi nóżkę. Daj nóżkę, daj. Daj. Cześć. To jest ta ardenka w środku. Klacz ardeńska przy swoim boku ma źrebaka, ojcem jego był rdest. Ta kara klacz to Tulia, sokulak, ma córkę również o maści karej. Obydwie są bardzo przyjacielskie.
Ale ładne nogi ma ona. Latem pracy przy stadzie jest mniej, bo klacze ze źrebakami przebywają na pastwisku 24 godziny na dobę. Wtedy trzeba raz dziennie je odwiedzić, sprawdzić stan koni oraz ogrodzenia oraz napoić je. Fajna to? Tak, tak. Praca do mamusi. Ty. Minka. My również zostawiamy to stado i wracamy do gospodarstwa. Zbliża się już wieczór. Będziemy szli po dwie klacze ze źrebakami, które pasą się niedaleko domu. Tych klaczy pastwisko z gorszej jakości i kiedy wracają na noc do stajni, dostają mieszankę całego i gniecionego ziarna owca. Pasem zakłada się, później źrebaczka do pasa się przyczepi i będzie elegancko szedł. Arsa. Arsa. A, to jest ta druga córka tej, Ateny. Znaczy pierwsza... Córka Ateny, tak. A w okresie zimowym wszystkie konie dostają sieczkę przygotowaną przy pomocy starej sieczkarni i mieszankę owsa. Tak przywiązane źrebaki do matek bezpiecznie wrócą do domu przez drogę. No i ruszamy. Zwierzęta bardzo dobrze znają trasę powrotną do gospodarstwa. Ich przejście powoduje zbicie tumanu kurzu. Jeszcze tylko zabierzemy rower gospodarza i możemy jechać dalej. Niesamowite ujęcie, malownicza wieś na Podlasiu, a po drodze prowadzone są konie ziemnokrwiste. Jesteśmy już w gospodarstwie. Wita ich mały kotek. Gospodarz jedną klacz przywiązuje do ogrodzenia, a drugą prowadzi do boksu. Tam spędzi noc. Jutro znowu klacze będą wyprowadzane na wypas. Charakteryzują się niezbyt dużą głową, dobrze umięśnioną szyją i wyraźnie zarysowanym kłębem, szeroką, pojemną klatką piersiową. Występuje spadzisty zad i wyraźna dysproporcja pomiędzy silnym i masywnym tułowiem, a suchymi stawami. Oznaczają się bardzo spokojnym temperamentem. A przed nami jeszcze młode ogiery, wyhodowane przez gospodarza. To jest dwulatki. Aha, tak, 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 bo miały być dwulatki. To są dwa dwulatki, sokulaki. Jestem roczniak, jeden. A tamten jest... A tamten dzień oczywiście. Arsenek Pordes od klaczy Arsa w Szepietowie wygrał w stawce ogierów rocznych. Zapowiada się na bardzo dobrego rozpłodnika. Czy ogiery są sokulskie? 1 PKZ. Wszystkie sokulaki będą brały udział w aukcji uznaniowej, gdzie będą przyznawane im punkty bonitacyjne. Koniec. Wracam, ale muszę przyznać, że kręcenie filmów na Podlasiu jest magiczne. Są tu niesamowici hodowcy i piękne zwierzęta. A przed nami kilka scen, jak był kręcony film. Pozdrawiam, autor Przemek.